20 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzuzie zorganizowany został wieczór muzyczny zatytułowany Kolęda płynie z wysokości. Spotkanie rozpoczął Dariusz Pronobis, dyrektor placówki. Bardzo nam miło, że tak licznie Państwo przybyliście, aby w tym okresie świąteczno-noworocznym trwali jak najdłużej i my stwarzamy taką okazję. Jest nam bardzo miło, że Wasze dzieci, a właściwie nasi uczniowie i nie tylko, będą mogli zaprezentować się w repertuarze świątecznym, bożonarodzeniowym. Mam nadzieję, że słuchając kolęd, słuchając pastorałek, te najlepsze emocje z okresu świątecznego powrócą i uśmiech i radość zagości w Waszych sercach ponownie. Przed zgromadzonymi tego wieczoru rodzicami, nauczycielami oraz mieszkańcami Brzuzy zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół w Brzuzie, absolwenci tej placówki oraz uczniowie Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach w pięknych, oryginalnych aranżacjach znanych i tych mniej popularnych kolęd i pastorałek. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma. Największy dar ukryty w sercu ma. Miłość krąży, krąży wokół nas. No znak, nie popatrz.
porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą złą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już dziecię się zbudziło, strój. Matka dała pierwsza mu i miłością świata zaśpiewała śnij. Rośnie nam siłę Pan, świat nie będzie taki sam, zmieni serca, zmieni duszę, zbawi nas. Śpi, wiele pracy mrużą ci, wdzięczne na zawsze za cuda miłości. Święty czas, to radosny czas, zobacz ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Wieczór z kolędą i pastorałką to piękna tradycja w Zespole Szkół w Brzuzie, która z roku na rok przyciąga coraz większe grono słuchaczy. Zrodziło się to w naszych głowach wspólnie, nauczyciele, przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Głowaczowie, filia w Brzuzie z panią Małgosią Skierniewską. Doszliśmy do wniosku, że można coś zrobić dla społeczności Brzuzy i stąd też taki pomysł. Zaczęliśmy od korytarza i paru stolików. W tej chwili sala gimnastyczna była wypełniona i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i występu, i tego, że rodzice, bo rodzice nas przecież wspierają, chociażby przygotowując te ciasta, tak licznie przybyli, żeby obejrzeć i zdolności swoich dzieci, ale przede wszystkim myślę, że miło spędzić czas. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, który po nich jest.
Na zakończenie wyjątkowego wieczoru nie zabrakło słów uznania i podziękowań skierowanych do wykonawców oraz osób odpowiedzialnych za zorganizowanie spotkania. Każdy, kto uczestniczył w kolędowaniu, obdarowany został jabłuszkiem oraz smacznymi wypiekami przygotowanymi przez rodziców.